Zapraszam na kolejne starcie ja z ekipą. Ja najwięcej Evolva Hankiem grałem, wydaje mi się, że najbardziej mi odpowiada do tej pory. No ja Azaldem, zdecydowanie. Ja bym właśnie chciał, żeby wprowadzili więcej efektów typu właśnie Hankiem ten nalot, nie? Tego typu. Bardzo fajnie wygląda. No dobra, mamy potwora. Gdzieś. Teraz Ben jest potworem. Zobaczysz, kogo było słychać przez chwilę. Jest, jest. Nie, sorry. Kraken, a czy ten Kraken, który ostatnio się czasami myli z tymi małymi. W razie czego to mamy sposób na... Ale teraz będzie Kraken czy ten Raf? Nie, ten ostatni, wiesz? No to na tego trzeciego mamy sposób na trzecim poziomie. Trzeba się zbunkrować przy Power Relayu. Tylko, że trzeba by było mi... To jak wy zrobiliście, to zauważyłem właśnie. Jeszcze nie oglądałem tego odcinka, więc nie ogarniam trochę tego sposobu, jakby co. Tak, tylko trzeba by było mieć Markowa do tego. Markow jest według mnie najlepszy. W mojej skromnej opinii. No, dla mnie Markow też. Ale z Asalta? Tak, dokładnie. Rozstawiaj to. Ja wam powiem minus, jaki jest Markowa. Że ta główna broń jego ma skutki zasięg. Tak, ale ma bardzo duży plus, że nie trzeba nią celować. Ale Hyde na przykład też ma mały zasięg tego płomienia. I Parnell też ma mały zasięg tego shotguna. A rakiety? No to tak samo ten karabin Markowa już ma spoko zasięg. No, rakiety lepsze, ale one na duży zasięg nie wycelujesz nim. No, kwestia jak się celuje, bo... W ogóle gdzie on jest, zupełnie w innym kierunku. W Quake'a trójkę dużo grałem. A, spoko. Spoko, klasyczny shooter, bardzo dobra gra. Dokładnie. O, jeszcze się spędziło godzinę. Zaczynało się oczywiście od jedynki w MP-kach, nie? Projekt jeden w MP-kach, pierwsze granie. Super. To mapkę mogliby zrobić bardziej przejrzystą, nie? Albo lewy górny róg przesunąć. Tak, w ogóle fajnie by było, żeby mapka nie tych markerów nie chowała. Tak. Dokładnie. O, ale może oni chyba nie przewidzieli, że tak każdy będzie używał tak często. Nie wiem, czego się spodziewali. Jest. Ale ta rakietnica też dość szybko leci, ten pocisk. Jak sobie ustawisz w tamtych skillach szybkie przeładowanie, to wtedy napiera, jeszcze jak włączysz tą trójkę, on ma taką mega moc, nie? Hero mode, tak? Tak, dokładnie, to wtedy jak z automatu leci, naprawdę, no. No to nie pomyślałem o tym. Nazywa, tak? No, naprawdę, trzeba łączyć te rzeczy, bo wtedy jest konkret. Genialne kombosy, nie? Mhm. Damage jest super. Dobra, skupmy się, bo dużo gadamy, a on ucieka. A skąd wy, chłopaki, jesteście, tak ostatnie pytanie? Mam go! Tam jest. W sensie województwo. Z Warszawy. A ja ze Świętokrzyskiego. Aha, Świętokrzyskie i Warszawa. No, a Śląskie, nie? Także widzę... Spoko.
Niezły przekrój. No. Wyjąłem tą arenę na chwilę, ale nie dosięgało go, więc nie rzucałem. Co? Trochę brakło zasięgu do areny. O, następnym razem. A jeszcze... Mogę wam polecić jeszcze ze skillów 75% jetpack, żeby się szybciej ładował. To już nie będziecie się irytować. A to na trzeciej gwiazdce dopiero tyle, nie? No chyba tak, ja mam na... No już to mam, nie wiem, 75%. Ja mam 55 jeszcze. Aha, no to jeszcze, no to będzie na zaraz. Ja na razie najczęściej używam tego 200% skoku. No to też jest... No i właśnie teraz sobie też wziąłem. To jest dobre do walki, bo potwór ma wtedy, szczególnie Goliat jest, ma wtedy problem, jak się skacze dużo wysoko. Omija nam coś te znaczniki. O kurde, jeszcze raz tutaj się oszukał. No tym monsterem to jest normalne. To jest... Trzeba trochę pobiegać na początku. Ja go tu sflankuję już, myślę, z lewej. Tak, ja pójdę z Griff z tym... z Razerem tutaj. Od tyłu. Okej. Kurde. On gdzieś tu jest, bo czujnik rozwalił. No ja też myślę, że on gdzieś poszedł tam gdzieś. Coś mi się wydaje. Ale zwierzaki też mogą te czujniki rozwalać. Dokładnie. O kurczę. No to ciekawie. No ładnie, to chodźmy do Power Relaya, spróbujemy tam się obronić. Aha, bo wy tam jesteście, sorry. Słyszałem go gdzieś tu przy nas. I bunkrujcie tam, stawiajcie wokół Power Relaya, co się tylko da. Tak, właśnie nie wiem, że nie ma. No właśnie, trochę wzięliśmy złe postacie, no ten. Wiecie co by było dobre? Żeby wszystkie te skille z każdej postaci można było sobie dopasować, nie? Do własnych preferencji. To no, to już nie wiem, czy nie za trudno sobie... by było. Nie no, ale dobrze ten, te klasowe, dobre miejscówka. Klasowych? Słucham? Tylko, że tu nie będę mógł znowu użyć nalotu, kurde. Mówię w sensie klasowych, tak. Podział na klasę i tylko w klasach możesz miksy między postaciami broni robić, od sprzętu. Nie wiem, czy to według... to żebyśmy się dzieli w środku. Według siebie, nie? Oczywiście. A co, gdzie lepiej? A co lepiej zrobić, Berde? Nie wiem, chyba na zewnątrz. Ja myślę, że w środku. Bo nie uciekł, tak. Chociaż ja wiem, w sumie. Chociaż nie, w środku to jest dupa, nie spadło. Nie, w środku jak on ten atak wjeżdża pod czwórką, to nas tak, wszystkich tak. Naraz skosi. Jest koniec, no. Ale dzięki, ziom. Dzięki. O kurczę. Ależ to był zły pomysł, no. I leży. O nie, bez Lazarusa to już rzeźnie. Ja leżę. Weź sobie tego, Cloaka. No właśnie, już użyłem. No, ładnie. Pięknie. Za mała przestrzeń była. Powiem wam, to był, tylko to był błąd właśnie, to że w środku zostaliśmy.